Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku kolejny gol Lewego, skandal w meczu Chelsea z Atletico, czerwona kartka za łokieć. Bez Arkadiusza Milika na mecz z Anglią, Klopp nie wierzy w awans Liverpoolu do Ligi Mistrzów. Lewandowski inwestuje w branżę odzieżową, tym razem współpraca z 4F. Zając zwolniony, Skorża zatrudniony? Zamieszanie na polskim rynku trenerskim. Niesamowita bramka strzelona w Serie B, lob z własnej połowy. Jak tam wczorajsza Liga Mistrzów? Daj znać koniecznie w komentarzu na dole, jaki mecz oglądałaś i który zawodnik najbardziej przypadł Ci do gustu. A jeśli nie chce Ci się, bo jesteś leniuszkiem, spoko, nie ma problemu, to zostaw chociaż łapę w górę, żeby zostawić po sobie jakiś ślad, że jesteś tutaj aktywny. To tylko 2 sekundy, mam nadzieję, że nie będziesz się usprawiedliwiać i tą łapę zostawisz. Jak sami widzicie, film jest o 6 rano, dajcie znać w komentarzu, czy tak jest spoko, czy tak pasuje. I swoją drogą w kwietniu po świętach myślałem, żeby zrobić jakieś daily. Jeżeli jesteście na tak, no to nie muszę mówić, co macie robić. Lecimy z newsami. Miłego oglądania. Sponsorem kanału jest LVBet, legalny polski bookmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Poznaliśmy już wszystkie rozstrzygnięcia 1/8 finału Ligi Mistrzów. W ostatnim dniu rozgrywanych rewanżów mogliśmy oglądać starcie Bayernu Monachium z Lazio Rzym oraz Chelsea z Atletico Madryt. W meczu niemiecko-włoskim losy 2 meczów zostały rozstrzygnięte już we Włoszech, gdzie Bawarczycy wygrali 4-1. Od samego początku było widać, jakie jest nastawienie drużyn do tego spotkania. Gospodarze zdominowali swojego rywala i absolutnie kontrolowali przebieg meczu. Przełomowy moment nastąpił w 33 minucie, kiedy to Lewandowski strzelił swojego kolejnego, 5. już gola w tej edycji Champions League. W drugiej części gry obraz się nie zmienił. Lazio próbowało zneutralizować ataki swoich rywali, samemu mocno nie zagrażając bramce Nybela, który tego wieczora zastępował Manuela Neuera. W 71 minucie w miejsce Lewandowskiego pojawił się Maxi Choupo-Moting, który kilka minut później doskonale wykończył podanie Dawida Alaby. Lazio zdołało odpowiedzieć jedną bramką Parolo. Wynik już się nie zmienił, 2-1 dla Bayernu. Tego wieczora oglądaliśmy ostatni występ włoskiej drużyny w tegorocznej Lidze Mistrzów. Drugie spotkanie było zdecydowanie ciekawsze już od pierwszych minut, które nie obyło się bez kontrowersji. Około 26 minuty Yannick Carrasco wychodził na pozycję sam na sam, jednak został on powstrzymany przez Azpilicuetę. Piłkarze Atletico domagali się czerwonej kartki i rzutu karnego. Arbiter główny Daniele Orsato jednak nie zdecydował się na uznanie winy obrońcy. Kilka minut później Chelsea wyszła na prowadzenie po bramce Hakima Ziyecha. Z biegiem czasu frustracja Atletico narastała, druga połowa była słaba w ich wykonaniu. Chelsea atakowała coraz groźniej. W 81 minucie napięcia nie wytrzymał Stefan Savic, który zdzielił łokciem Antonio Rüdigera. Sędzia nie miał wątpliwości, czerwona kartka. W doliczonym czasie gry wynik spotkania na 2-0 ustalił Emerson. Chelsea przypieczętowała tym samym awans do kolejnej rundy. Trzeba przyznać, że Thomas Tuchel bardzo ciekawie poukładał drużynę The Blues. Z pewnością nikt w ćwierćfinale nie chciałby na nich trafić. Kartka z kalendarza. 18 marca 1900 roku założono klub piłkarski AFC Ajax Amsterdam. Tego samego dnia 1971 roku w Truskolasach urodził się Jerzy Brzęczek, były selekcjoner reprezentacji Polski. 18 marca 1977 roku w Saint-Étienne na świat przyszedł Willy Sagnol, 58-krotny reprezentant Francji oraz były piłkarz AS Monaco czy Bayernu Monachium. Tego samego dnia 1999 roku w Bradze urodził się José Diogo Dalot, młodzieżowy reprezentant Portugalii oraz piłkarz Manchester United wypożyczony do Milanu. Wielkimi krokami zbliża się mecz eliminacji Mistrzostw Świata przeciwko Anglii na Wembley. Pod dużym znakiem zapytania stał wyjazd do Anglii Milika, Piątka oraz Lewandowskiego. Sytuacja zdążyła się już wyjaśnić w kwestii piłkarza Marsylii. Władze francuskich lig profesjonalnych podjęli decyzję, że zagraniczni piłkarze występujący we francuskich klubach nie będą mogli wyjechać na mecze reprezentacyjne poza granicami Unii Europejskiej. W związku z tym Milik na pewno nie wystąpi w spotkaniu przeciwko Anglikom. Liverpool ostatnich tygodni nie może zaliczyć do bardzo udanych. Niestety fatalna seria porażek w Premier League spowodowała spadek aż na 6. miejsce w ligowej tabeli. Tym samym do miejsca gwarantującego udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów The Reds tracą 5 punktów. Trzeba dodać, że kluby za Liverpoolem mają mniej rozegranych spotkań od podopiecznych Jurgena Kloppa i teoretycznie mogą zepchnąć The Reds na dalsze miejsca. Niedawno sam szkoleniowiec przyznał, że mocno wątpi w zakończenie sezonu w top 4 Premier League. Lubię być optymistą, ale zajęcie miejsca gwarantującego awans do Ligi Mistrzów w naszym przypadku jest prawie niemożliwe. Tottenham znów się liczy, bo gra Gareth Bale. Do tego Manchester City i Manchester United, które są daleko przed nami. Chelsea rośnie w siłę. Awans do Ligi Mistrzów przez Premier League będzie bardzo trudny. Klopp zdaje sobie sprawę z tego, że awans przez Champions League będzie jeszcze trudniejszy do wywalczenia.
Niemiec uważa, że obecna sytuacja The Reds spowodowana jest postawą defensywy oraz ofensywy. Przeciwnicy zazwyczaj nie potrzebują wielu szans, żeby strzelić nam gola. Popełniamy poważne, szalone błędy. Można je właściwie określić jako gagi. Z drugiej strony ciągle stwarzamy dużo okazji. Pod względem goli oczekiwanych jesteśmy w lidze tylko za Manchesterem City. Zdobyliśmy jednak znacznie mniej bramek. Problem ze skutecznością mamy przez cały sezon. W chwili obecnej Klopp musi skupić się albo na Premier League, albo na Lidze Mistrzów. Ciężko będzie odnieść sukces w dwóch miejscach naraz. Robert Lewandowski swoje ciężko zarobione pieniądze bardzo lubi inwestować. Jak to się mówi, pieniądz robi pieniądz. Tym razem napastnik Bayernu Monachium postanowił ulokować swoje środki w branżę odzieżową. Lewy nawiązał współpracę z firmą 4F, tworząc kolekcję ubrań 4F XRL9. Łącznie składa się ona z 38 różnych elementów, takich jak bluzy, spodnie czy shorty. Kapitan reprezentacji Polski nie krył zadowolenia z podjętej współpracy. Cieszę się, że dołączyłem do polskiej marki zbudowanej na wartościach, które towarzyszą mi od początku piłkarskiej kariery. 4F jest znane ze wspierania, propagowania i zachęcania do uprawiania sportu w Polsce i na świecie. Dodatkowo 4F ma wiedzę, doświadczenie i pozycję na arenie międzynarodowej, które pozwoliły nam na zaproponowanie wyjątkowej linii, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Radości nie krył w swojej wypowiedzi również człowiek związany z marką 4F, Igor Klaja. Od początku naszej działalności wspieramy sport. Lata ciężkiej pracy i zbierania doświadczeń pozwoliły 4F na zdobycie pozycji, w której do naszej drużyny dołączył najlepszy piłkarz na świecie, Robert Lewandowski. Ostatnio wiało nudą na polskim rynku trenerskim, jak się jednak okazuje, polskie kluby chcą to zmienić. Ostatnio Jagiellonia, delikatnie mówiąc, nie spisywała się na miarę swoich oczekiwań. Lawina krytyki spadała regularnie na szkoleniowca Bogdana Zająca, byłego asystenta Adama Nawałki w reprezentacji Polski. Jak to się mówi, przyszła kryska na matyska. W środę klub oficjalnie ogłosił jego zwolnienie. Informujemy, że z dniem 17 marca 2021 roku Bogdan Zając przestał pełnić funkcję trenera Jagiellonii Białystok. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Jak się okazuje, do zmiany trenera może także dojść we Wrocławiu. Według Gazety Wyborczej szkoleniowcem Śląska ma zostać Maciej Skorża, który miał już dogadać się z włodarzami klubu. Nie jest jednak pewne, kiedy trener zastąpi swojego czeskiego kolegę po fachu Witesława Lawiczkę. Najprawdopodobniej może dojść do tego po najbliższym meczu ligowym przeciwko Wiśle Płock. W latach 2018-2020 Maciej Skorża prowadził młodzieżową kadrę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniej w Polsce prowadził m.in. Wisłę Kraków, Legię Warszawa czy Lecha Poznań. Ostatnio mocno obrodziło w przepiękne bramki w ligowych rozgrywkach czy w europejskich pucharach. Dziś chciałbym Wam pokazać niezwykłe trafienie z minionego wtorku z włoskiego boiska. Tam w ramach Serie B Virtus Entella podejmowało Cremonese. W pewnym momencie padł taki oto gol. Jego autorem jest Michele Castagnelli, piłkarz Cremonese. Była to bramka ustalająca wynik meczu na 2-0 dla Cremonese. Jestem ciekawy, czy Castagnelli chciał po prostu wybić piłkę, czy może przelobować wysuniętego bramkarza. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro, do zobaczenia! Sponsorem kanału jest LVBet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.